Po niespodziewanym awansie do Ekstraklasy w roku 1969 w następnych sezonach Cracovia spada co roku o klasę niżej. Początek lat 70. ubiegłego wieku to prawdziwa sportowa katastrofa. Działacze, szukając winnych, to znaleźli w postaci trzech zawodników najlepszych, czyli Rewiliaka, Gigonia i Mikołajczyka, czyli nas. Zawieszono nas z klubu, dwuletnią dyskwalifikację za iluzoryczne przewinienia. I tak się stało, że ja wyjechałem do Ameryki, ściągnąłem Andrzeja Rewiliaka, Rewiliak Gigonia, a Cracovia spada z trzeciej ligi, potem do czwartej. Równia pochyła się wytworzyła. Na przełomie lat 70. i 80. w Polsce powstaje niezależny związek zawodowy Solidarność. Zmiany demokratyczne przerwane zostają jednak poprzez wprowadzenie stanu wojennego. To bardzo trudny okres dla Polaków. Nieco radości w tych ciężkich dniach dają swoim kibicom piłkarze Cracovii. W 1982 roku powracają do Ekstraklasy. Rok później do klubu trafia 8-letni wówczas Paweł Zegarek, zakochany w drużynie Pasów. Pamiętam mecze z Legią Warszawa, z Wisłą, wspaniałe bramki Tobolika, Janikowskiego, gdzie na stadion przychodziło po 12-13 tysięcy ludzi. Była to niesamowita oprawa, natomiast później już gdy Cracovia zaczęła tonąć w ligowej szarzyźnie, ludzi coraz mniej, opadanie w dół. Ligowa rzeczywistość była wówczas równie szara, jak i życie codzienne. Puste półki, towary na kartki, kolejki. Ale był ktoś, kto dawał Polakom nadzieję. 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. To nadzieja dla zniewolonego kraju. To otucha dla milionów ludzi żyjących w totalitarnym systemie. Podczas pielgrzymek do ojczystego kraju papieża witały miliony. Po opuszczeniu Krakowa, w którym wiele lat mieszkał, i wyjeździe do Rzymu, Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał swoją sympatię do Cracovii. Podczas audiencji pytał o sytuację w klubie. Myśmy byli ostatnią grupą indywidualną, którą Ojciec Święty przyjął. On po prostu jakby był nowonarodzony w ten czas. Pomimo wielkich cierpień, jakie przechodził, prawda? On tak się strasznie cieszył. I on w pewnym momencie tak trąca Filipiaka w ramię. Filipiak chciał wstać, on przygniótł go do fotela, żeby się nie dźwigał. Nachylił się i mówi: Cracovia, pany. Jednym z najtrudniejszych okresów w historii Cracovii był przełom lat 80. i 90. Kluby sportowe nie potrafiły poradzić sobie z ekonomicznymi realiami rodzącej się gospodarki rynkowej. Wiele osób miało nadzieję, że Cracovia po roku 89 się szybko obudzi do życia, że ktoś da w zamian za darmo, bez nakładów pracy, coś, co przez lata było dla Cracovii ciężkie do uzyskania, że ktoś zapewni jej byt, ktoś da pieniądze na funkcjonowanie, ktoś zapewni, że Cracovia szybko z tego letargu się ocknie. Tak nie było. Brakowało pieniędzy na wszystko. Nie mieliśmy ciepłej wody, nie mieliśmy prądu. Klub miał do nas stosunkowo zaległości i ludzie próbowali swoje interesy prowadzić, żeby jakoś funkcjonować. Zdarzały się mimo to chwile radosne, jak choćby ta z okazji derbów w 95 roku. Cracovia niespodziewanie wygrywa na stadionie Wisły 1-0. Cracovia była potwornie zadłużona i właściwie ten klub był przeznaczony do likwidacji.
I tak bolejąc nad tą sprawą, rozmawiałem z moim kolegą, adwokatem Rafałem Aksmanem i tak właściwie w dwójkę u niego w ogrodzie wymyśliliśmy taką koncepcję, że doskonale by było, żeby Krakowie było orzeńskim miastem Kraków. Zwrócono się do mnie, co zrobić, żeby ta Krakowia mogła jednak jakoś stanąć na nogi. No i jakoś tak od słowa do słowa doszło do tego, no to niech się stanie miejskim klubem. I za chwilę przygotowano statut, prawda, przygotowano propozycję. Wówczas prawo pozwalało na to, żeby tworzyć sportowe spółki akcyjne. Nadzieja na stabilizację finansową pojawiła się wraz z niemiecką spółką Iwako. Krakowia miała odstąpić kawałek terenu. Niemcy mieli postawić na nim duży obiekt handlowy. Wtedy zaprotestowały siostry Norbertanki, roszczące sobie prawa do terenu. Przedłużające się procedury i rozstrzygnięcia prawne doprowadziły do manifestacji kibiców pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Początkowo spokojna demonstracja przerodziła się w regularną bitwę z policją. Ta demonstracja na pewno była czymś, co pobudziło wielu ludzi do działania. Mnie samego też. Nie robienie nic w takiej sytuacji to jest zgoda jakby i przyzwolenie na to, żeby ta Krakowia umierała dalej. Paweł Misior był inicjatorem powstania tzw. Grupy 100. Dziś śmiało można powiedzieć, że sekcja piłkarska przetrwała właśnie dzięki ludziom, dla których Krakowia była czymś więcej niż tylko klubem sportowym. Grupa została wymyślona przeze mnie, z rozpaczy trochę tak naprawdę i z chęci przerobienia tego wiecznego od dziecka płaczu nad kolejnymi klęskami Krakowi na coś pozytywnego. No, ja jak wielu zresztą innych sympatyków Krakowi w moim wieku, no właściwie zostaliśmy wychowani niemal na samych porażkach. Siła grupy to do tej pory, jestem o tym twardo przekonany, na czym innym się zasadzała tak naprawdę. To było tych kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, potem już nawet więcej, 100-200 osób, niekoniecznie płacących składki zresztą, które chciały coś Krakowi od siebie ofiarować. Dawały to, co mogły, dawały pracę, wykonywali ludzie z wyższym wykształceniem najdziwniejsze obowiązki. Mieliśmy w pewnym momencie obsadę w kasach ludzi sprzedających bilety wyłącznie z wyższym wykształceniem i to bardzo poważnych. W tych czasach naprawdę było w Krakowie bardzo ciężko i Paweł przez swoją działalność, przez swoją miłość do Krakowi stworzył grupę, która pomogła i zawodnikom i tym właśnie prezesom do uzyskania strategicznego sponsora. Dzięki Grupie 100 grająca w trzeciej lidze Krakowia mogła funkcjonować. Wkrótce do drużyny ściągnięto trenera Wojciecha Stawowego i kilku piłkarzy z niższych klas rozgrywkowych. Po wygranym meczu z Motorem Lublin Krakowia świętowała awans do drugiej ligi. Grupie 100 udało się pozyskać strategicznego sponsora. W Krakowie postanowiła zainwestować firma Komarch w osobie jej właściciela Janusza Filipiaka. Ciągłość historii Krakowi była dla mnie fascynująca i nie ukrywam, że jednym z elementów decydujących o wejściu w Krakowie było chęć stania się częścią. Grupie 100 udało się pozyskać strategicznego sponsora. W Krakowie postanowiła zainwestować firma Komarch w osobie jej właściciela Janusza Filipiaka. Ciągłość historii Krakowi była dla mnie fascynująca i nie ukrywam, że jednym z elementów decydujących o wejściu w Krakowie było chęć stania się częścią tej historii. No a na druga sprawa, bardziej praktyczna, to jest oczywiście chęć uzyskania dźwigni marketingowej. W kolejnym sezonie piłkarze Krakowi po 20 latach powrócili do Ekstraklasy. Po meczu barażowym z Górnikiem Polkowice, wygranym przez Pasy 4-0, świętowano na stadionie. Później do rynku głównego pomaszerował pochód kilku tysięcy fanów Krakowi. Po
śmierci Jana Pawła II nastawienie Krakowi doszło do niebywałego wydarzenia. Zwaśnieni kibice krakowskich klubów wzięli wspólnie udział w mszy pojednania. Tydzień później, jeszcze w żałobie, Krakowia gra u siebie z Legią Warszawa. Niestety, po meczu dochodzi do aktów bandytyzmu. Zdziczenie bierze górę nad poszanowaniem pamięci wielkiego Polaka. W historii Krakowi wiele było momentów wspaniałych. Wiele było również chwil tragicznych. Podobnie jak w historii miasta, w którym klub powstał. Patrząc w przeszłość, trudno oprzeć się opinii, iż bez Krakowi krajobraz Krakowa byłby niepełny. Kraków dał Krakowi świętą ziemię, jak nazywają kibice miejsce, na którym położony jest stadion. Klub z kolei dołożył do historii miasta wiele chlubnych kart. Krakowia istnieje dla kibiców, a oni dla Krakowi. Krakowia była moim pierwszym nauczycielem. Doskonale rozumiem Zygmunta Nowakowskiego, który chciał być pochowany na polu karnym boiska Krakowi. Ja dokładnie myślę to sobie tak samo. Byłoby pięknie, gdyby można było tak wiecznie, że tak powiem wiecznie, oglądać piłkarzy, mecze, cieszyć się z ich zwycięstw, martwić się ich klęskami i niech nam Bóg zezwoli uczestniczyć w tym